Polandium. Polacy w Libanie. Program przedstawiający obecność Polaków na ziemi libańskiej i ich czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym Libanu. W wyniku II wojny światowej i działań na froncie wschodnim dotarło do Libanu w latach 1943-1950 ponad 5 tysięcy uchodźców polskich. Liban stał się dla nich bezpiecznym azylem chroniącym przed strachem, głodem i wojną. Wygnańcy polscy, pomimo tragicznych doświadczeń wojennych i długoletniej tułaczki, w Libanie mogli spokojnie żyć oraz rozwijać głębokie i owocne relacje z mieszkańcami tego kraju na wszystkich płaszczyznach życia. Było to możliwe dzięki temu, że wśród uchodźców znaleźli się ludzie wykształceni. Polska inteligencja, która uczestniczyła w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym Polski. Swoje doświadczenia z kraju ojczystego przynieśli na grunt libański i tutaj stworzyli organizacje oraz stowarzyszenia. Kultywowali polską tradycję oraz święta narodowe, w których uczestniczyła libańska klasa polityczna. Wielu z Polaków po długiej tułaczce, nękanych ciężkimi chorobami, umierało w Libanie. Dlatego pojawiła się potrzeba otwarcia polskiego cmentarza. Powstał on w sąsiedztwie cmentarza francuskiego w Bejrucie, na terenie ofiarowanym przez Urząd Miasta Bejrut w dzielnicy Mazraa. Cmentarz znajduje się w tym miejscu po dzień dzisiejszy. Dar Libanu dla uchodźców polskich stał się historycznym symbolem obecności Polaków na ziemi libańskiej. Uchodźcy polscy pamiętali szczególnie o wyjątkowej postaci swojego rodaka silnie związanego z Libanem. Był nim polski misjonarz, ojciec Maksymilian Rybło, który jako wysłannik Zgromadzenia Jezuitów na Bliski Wschód prowadził w Libanie szeroką działalność edukacyjną, która zaowocowała w 1875 roku powstaniem Uniwersytetu Świętego Józefa w Bejrucie. Akademicy, artyści, poeci i malarze. Wszyscy oni, pomimo ciężkich doświadczeń, pozostawili w Libanie swoje cenne ślady. Po mroźnej Syberii, w cieple śródziemnomorskiego wybrzeża, Polacy odzyskali wolność, mieli szansę kształcenia i rozwoju swoich umiejętności w Libanie, kraju tolerancyjnym, wielokulturowym i gościnnym, w którym panował dobrobyt stwarzający godne warunki życia, rozwoju i pracy. Witamy widzów oglądających program specjalny w telewizji Charity poświęcony Polakom w Libanie. Program powstał dzięki współpracy z Polskim Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Razem z naszymi gośćmi, którzy będą z nami w studio, przez kolejnych 5 odcinków poznamy długą historię obecności Polaków w Libanie, począwszy od XIX wieku. Długa historia pomiędzy dwoma narodami, która łączy obie społeczności na płaszczyźnie przyjaźni i miłości, w tym związków małżeńskich, zbudowała wspólną polsko-libańską cywilizację. Witam serdecznie Maję Utajek i Kazimierza Gajowego. Dzisiaj jesteście Państwo także przykładem relacji polsko-libańskich. Maja jest żoną pana Kazimierza, który pełni funkcję prezesa Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela. Wy jako mieszane małżeństwo możecie najpełniej przedstawić obraz libańskiej Polonii, a także dzięki wspólnym zainteresowaniom przybliżyć okres pobytu Polaków w Libanie. W programie wystąpią także inne osoby, które interesują się relacjami polsko-libańskimi. Rzeczy piękne i ciekawe. Dzisiaj jesteśmy zadowoleni z tych relacji i przyjaźni pomiędzy obu narodami. Libanem, krajem biblijnych cedrów, krajem gościnnym i otwartym oraz Polską, której bolesna historia podobna jest do historii Libanu. Wojna, prześladowania, tułaczka. Uchodźcy polscy dotarli w region Bliskiego Wschodu, a także w inne miejsca świata. Spróbujmy teraz, Kazimierzu, przedstawić wizję historyczną tego okresu, który obfitował w ból, cierpienie, wojnę, ale niósł także ze sobą dobre rzeczy, jak pozytywne myślenie, rozwój kulturalny i intelektualny, który trwa w Libanie do dzisiaj. Liban jest krajem otwartym i przyjaznym. Każdy, kto tutaj trafi, czuje się dobrze i jest zadowolony, w tym także Polacy. Od dawna, od wieków średnich, Polacy pielgrzymowali do Ziemi Świętej przez terytorium Libanu.
Wśród nich był Wacław Rzewuski, zwany emirem, czyli księciem w języku arabskim, który w swojej biografii opisał pobyt w Libanie i ocenił go bardzo pozytywnie. Oczywiście nie tylko ten polski książę poznał Liban, ale jego wspomnienia z podróży stały się jednym ze źródeł poznania tego kraju. W Biblii Liban wymieniany jest ponad 120 razy. To jest historia. Polacy związani byli z Libanem najsilniej w czasie II wojny światowej. Tak jak słyszeliśmy we wstępie, wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem Niemców na Polskę. Z kolei 17 września wojska rosyjskie uderzyły z drugiej strony i tym samym Polska znalazła się pomiędzy dwiema wrogimi armiami. Z rozkazu Stalina ponad milion Polaków zesłanych zostało na Syberię, gdzie doświadczyli wielu cierpień i upokorzeń. Następnie w Katyniu z rozkazu Stalina stracono ponad 20 tysięcy Polaków, przedstawicieli polskiej inteligencji, wśród których byli oficerowie Wojska Polskiego, profesorowie, wykładowcy akademiccy, księża czy artyści. Później doszło do konfliktu pomiędzy Stalinem i Hitlerem, w wyniku którego Stalin zwrócił się o pomoc do takich mocarstw jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Na mocy zawartego wówczas porozumienia Stalin musiał uwolnić Polaków uwięzionych na Syberii. Dzięki temu 120 tysięcy naszych rodaków uciekło z Syberii i poprzez Iran dotarło do Palestyny, Syrii i Libanu. Wielu z nich kontynuowało później walkę przeciw Niemcom z terenu Wielkiej Brytanii. W tym czasie pojawiła się wyjątkowa osobowość. Widzimy jego zdjęcie. To Zygmunt Zawadowski, polski dyplomata, który w tych trudnych warunkach myślał głównie o polskich dzieciach, aby mogły kontynuować naukę, która w czasie wojny i tułaczki nie była możliwa. Zawadowski miał duże doświadczenie. Był dyplomatą w Niemczech, Rosji i innych krajach. Był bardzo inteligentny i profesjonalny, znał dobrze swoje zadania w tym trudnym czasie wojny i tułaczki. Przypomnijmy, Liban odzyskał niepodległość w 1943 roku. Zawadowski miał bardzo dobre relacje z pierwszym prezydentem niepodległego Libanu, Bszara Khoury. Jako ciekawostkę potwierdzającą więzy przyjaźni między obu politykami można wspomnieć fakt, że Zawadowski polecił prezydentowi Libanu Polkę, która została opiekunką prezydenckich dzieci. Polska dziewczyna opiekowała się dziećmi libańskiego prezydenta? Tak, Zygmunt Zawadowski miał dobre relacje również z innymi politykami libańskimi, jak Riyad Sol, pierwszy premier niepodległego Libanu, czy Charles Elu, który później został prezydentem Libanu. Dzięki staraniom Zygmunta Zawadowskiego doszło do ustaleń z rządem libańskim, na mocy których Liban zobowiązał się przyjąć na okres 5-6 lat od 5 do 8 tysięcy polskiej młodzieży, która otrzymała wizy pobytowe. Liban jako mały kraj, który dopiero odzyskał niepodległość, nie był w stanie finansować pobytu tak dużej liczby uchodźców. W związku z tym rząd polski w Londynie przy pomocy rządu angielskiego podjął decyzję o wsparciu finansowym Polaków w Libanie. Każdy z nich otrzymywał dzienną dietę w wysokości 12 funtów angielskich na swoje potrzeby i to było czymś ciekawym. Polacy byli w Libanie uchodźcami, ale nie mieszkali w obozach. Mieszkali wśród społeczeństwa libańskiego? Tak, wśród miejscowego społeczeństwa. Mieli pieniądze i mogli wynajmować mieszkania w takich miejscowościach jak Gazir, Babdat, Zuk Mikel, Bejt Shebab. Żyli w społeczeństwie, ale nie byli obciążeniem dla Libańczyków, ponieważ mieli własne pieniądze na wynajem mieszkań, zakup żywności i ubrań. Powstały nawet sklepy dla Polaków.
huhatta yani casa dukan hususy lal bolonije. Zapytamy Mają o jej doświadczenia jako Libanki, której mąż jest Polakiem. Żyjecie w społeczeństwie libańskim, jesteście zadowoleni, szczęśliwi. W podobnej jak wy sytuacji jest wiele rodzin polsko-libańskich. Maja, chybertik ma Kazimir, yani hek ala etkun kif ballajit, wa qaddi kamena fi ktir mitlkun ashkhas qadru ya'assisu 'iyal. هلا الشيء الحلو انه في كثير اوجه شبه بين المجتمع البولندي والمجتمع اللبناني. Jest wiele wspólnego pomiędzy społeczeństwem polskim a libańskim. Oczywiście Polska jest krajem europejskim mającym własną bogatą kulturę, zwyczaje, wartości i mogłoby się wydawać, że te zwyczaje różnią się znacznie od naszych. Jest natomiast bardzo dużo cech wspólnych w kulturze obu narodów, między innymi ważna rola rodziny, rodzinne spotkania, szczególnie w niedzielę. Polacy, podobnie jak i my, są ludźmi wierzącymi, lubią cieszyć się życiem i mają siłę walczyć ze złem i niesprawiedliwością. Tak więc można doszukać się bardzo wielu podobieństw pomiędzy społeczeństwem polskim a libańskim. Te wspólne wartości powodują, że wasz związek jest dobry, silny? Zdecydowanie tak. Te same wartości, wspólna wizja życia, wspólne ideały. Kazimierz wspomniał o osobach, które odegrały ważną rolę w życiu libańskiego społeczeństwa, zarówno Polacy, jak i Libańczycy. Działalność tych osób przyniosła także pozytywne efekty w Polsce. Ta współpraca, różnorodność kulturowa wpłynęła pozytywnie na oba społeczeństwa. Kazimierzu, jak według ciebie po tylu latach, począwszy od okresu II wojny światowej, poprzez odzyskanie niepodległości przez Liban, po dzień dzisiejszy, kiedy Liban ma tyle problemów i cierpienia, a na ziemi libańskiej jest ciągle tylu uchodźców, jak Polska i Liban mogą współpracować i pomagać sobie wzajemnie? كمان بتنوع وبعدنا عم نكون مضيافين وعم نعطي هالجاليات اللي بقلب بلدنا العديد من الخدمات والتقادم قديه نحن اليوم منحس حالنا كمان مع بولونيا قادرين نوقف أكتر ونساعد أكتر بدنا نجمع تاريخ مع Dzisiaj staramy się powiązać tą długą wspólną historię z obecną sytuacją. Dlaczego tak się dzieje? Mówiliśmy wcześniej o roli wybitnego polskiego dyplomaty Zygmunta Zawadowskiego. My dzisiaj zbieramy owoce jego pracy, tego wszystkiego, co zrobił między 1943 a 1957 rokiem. Kunna neżma samar badu, oalium. Wszystko to zaszczepił Zygmunt Zawadowski, a my dzisiaj zbieramy tego plony. Tak, po pierwsze, kiedy Liban uzyskał niepodległość, Zawadowski był pierwszym dyplomatą akredytowanym w Bejrucie, który uznał pełną suwerenność i niepodległość kraju. On jako pierwszy dyplomata złożył listy uwierzytelniające u prezydenta Republiki Libańskiej. Prezydent Libanu, Bshara Kury oraz premier Riyad Sol byli bardzo zadowoleni, że oto pierwszy kraj, Polska, uznał niepodległość Libanu bez żadnych warunków w odróżnieniu do innych krajów. Liban nie zapomniał o tym geście poparcia i był ostatnim krajem, który uznał rząd komunistyczny w Polsce. Do 1958 roku uznawał tylko rząd polski w Londynie. لبنان كان بيعترف بس بالحكومة اللي تبع لندن يعني تبع البولونية يعني أصلية إذا بدنا نقول هيك وهيك يعني لبنان استقبل بولونية وكل بولوني Gościnny Liban przyjął Polaków i każdy z nich już po wyjeździe z ziemi libańskiej mówił: Liban jest moją drugą ojczyzną. Przez lata zmienił się całkowicie obraz Polski, która obecnie jest krajem nowoczesnym i prężnie rozwijającym się. Każdy, kto dzisiaj odwiedza Polskę, mówi, że jest to piękny kraj o wysokim poziomie rozwoju i dobrych warunkach życia.
Obecnie Liban ma bardzo dużo problemów, ale my Polacy nie zapominamy o pomocy, jaką otrzymaliśmy niegdyś od Libańczyków. Dlatego między innymi Fundacja Fenicja imienia świętego Szarbela przychodzi z pomocą i to nie tylko materialną, ale także wsparciem duchowym. Dlaczego? My dzisiaj jesteśmy przykładem dla Libańczyków. Polska w okresie komunistycznym była biednym, upokorzonym krajem, ale w krótkim okresie, w przeciągu 20 lat, staliśmy się jednym z najlepszych państw świata. Dziś chcemy powiedzieć Libańczykom, możecie, potraficie, tak jak kiedyś Polacy. Oczywiście tych 20 lat nie było łatwych dla Polski. Kiedy Liban był na szczycie, Polska była na dole, a teraz jest dokładnie odwrotnie. Dlaczego nie możemy być na tym samym poziomie? Wielu polityków w Polsce myśli o Libanie, wie o jego trudnej obecnej sytuacji. Istnieją dobre relacje między obu państwami na szczeblu handlowym i dyplomatycznym. W Libanie jest ambasada polska w Bejrucie i ambasada libańska w Warszawie. Tak więc jak wy pomogliście kiedyś nam, my teraz musimy pomóc wam. Mam pomóc Libanowi. Ta przyjaźń pomiędzy dwoma narodami i wzajemna współpraca bardzo nas cieszy i tak jak mówiłeś, szczególnie ważne jest dla nas dziś wsparcie duchowe. Przenieśmy się teraz do Gaziru i posłuchajmy wypowiedzi byłego ambasadora Libanu w UNESCO, Kalila Karama, który opowiada o obecności Polaków w Libanie i relacjach między obu społecznościami. خليل كرم كمان كان في لقاء معه حديث مطول عن هذا الموضوع عن الوجود البولوني في لبنان وأيضا هالعلاقات المميزة اللي بتربط الشعبين أهلا وسهلا بالإخوان من بولندا. Witam serdecznie naszych przyjaciół z Polski. Witam z Gaziru, z regionu Libanu, który mocno wpisuje się w długą historię obecności Polaków na ziemi libańskiej, szczególnie w okresie II wojny światowej. Relacje między Libanem i Polską, pomimo odległości 4000 km, są bardzo silne w obu społeczeństwach. Jesteśmy bratnimi narodami już od bardzo dawna. متبادل بين الشعب البولوني والشعب اللبناني كما لو أننا أشقاء منذ زمن بعيد قد يكون الدين الكاثوليكي المسيحي هو سبب. Może to mieć podłoże religijne, łączy nas wspólne wyznanie chrześcijańskie, katolickie. Także położenie geopolityczne obu krajów jest bardzo podobne. Polska miała zawsze problemy ze swoimi sąsiadami, podobnie jak i Liban. Cierpienie narodu polskiego podobne jest do cierpienia całego narodu libańskiego bez względu na wyznanie. إن البولنديين الذين أتوا سنة 1942 مع الجنرال أندرس من سيبيريا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. Polacy, którzy przybyli do Libanu w 1942 roku wraz z armią generała Andersa z Syberii, do końca wojny nie chcieli opuścić libańskiej ziemi. Podobnie Libańczycy, szczególnie z miejscowości, w których mieszkali Polacy, pragnęli, aby pozostali oni w Libanie i żyli wśród nich. Powodem tego było m.in. to, że obecność Polaków wniosła do lokalnych społeczności nową kulturę, zwyczaje i tradycje, co było bardzo pozytywne. Pozwoliło Libańczykom poznać nową, ciekawą cywilizację. Nie trudno znaleźć głębokie relacje między Libanem a Polską. إنما البولنديين وبسرعة وخاصة الذين تعايشوا الرهبان اليسوعيين. Jedynym problemem był język, ale Polacy, szczególnie ci, którzy mieli kontakty z jezuitami, bardzo szybko opanowali język francuski. Ta grupa Polaków szybko pokonała barierę językową i łatwo komunikowała się z libańską inteligencją znającą francuski język. To za sprawą tego, że Liban znajdował się w okresie międzywojennym pod mandatem francuskim.
Dużą rolę odegrali w życiu polskiej społeczności w Libanie jezuici, którzy pomogli uchodźcom wtopić się w życie codzienne libańskiego społeczeństwa. والكل يعرف أن عدد البولنديين الذين جاءوا مع الجنرال أندرس 6000. Wszyscy wiemy, że Polacy, którzy dotarli do Libanu z armią Andersa, stanowili grupę około 6 tysięcy. To duża liczba w kontekście małego kraju, jakim jest Liban. Pomimo tego, od samego początku relacje między obu społecznościami były bardzo dobre i nie zdarzył się żaden incydent na tle narodowościowym. Jeśli nawet dochodziło do drobnych nieporozumień sąsiedzkich, co jest normalną rzeczą, od razu łagodzone były przez miejscowych księży. وهن سعيدات أظن في لبنان بالرغم من مصاعب لبنان الحالية ونحن رصدنا عشرات البولنديين الذين أصبحوا مهندسين لامعين أساتذة لامعين وخاصة Żałujemy, że nie ma wśród nas dzisiaj tylu Polaków. Wyjątek stanowią Polki, które poślubiły Libańczyków, są zadowolone z życia w Libanie i pozostały tutaj mimo obecnej trudnej sytuacji. Wśród Polaków mieszkających w Libanie było wielu znanych inżynierów, profesorów, wykładowców akademickich oraz polskich pielęgniarek pracujących w szpitalach w Bejrucie, które zdobyły praktykę w Polsce, w Warszawie czy w Krakowie. Wszyscy oni byli bardzo dobrzy w swoich zawodach. Polacy odgrywali doniosłą rolę w społeczeństwie libańskim, na przykład w Gazirze, gdzie stworzyli chór w miejscowym kościele. Wydaje się to normalne, gdyż Polska to przecież kraj Chopina. Polacy kochają muzykę. Chór ten był bardzo sławny w całym regionie. Dla upamiętnienia swojego pobytu w Gazirze w latach 1944-47 Polacy ufundowali tablicę pamiątkową, która wmurowana została we wnętrzu kościoła Świętego Józefa i znajduje się tam po dzień dzisiejszy. Przykładem obecności Polaków w Gazirze jest również polski poeta Juliusz Słowacki, który w 1837 roku mieszkał w klasztorze Świętego Antoniego w Gazirze i napisał strofy do słynnego poematu Angelii. W czasie mojej wizyty w tym pięknym kraju, jakim jest Polska, odwiedziłem Kraków i widziałem Wielki Teatr imienia Juliusza Słowackiego, co świadczy o wielkości tego poety. Szczególnie dumny jestem dlatego, że my tutaj traktujemy Słowackiego jako obywatela Gaziru, ponieważ tu, w libańskim klasztorze, spędził ważny okres swego życia i stworzył wielki poemat Angelii. Wiemy, że Słowacki uważany jest w Polsce za jednego z największych poetów swojej epoki. Wśród Polaków, którzy znaleźli się w Libanie, była również grupa oficerów. Dotarli tutaj w szeregach wojsk tureckich w okresie, kiedy Polska była silnym mocarstwem. Ich misją było czuwanie nad bezpieczeństwem w Libanie. Dla łatwiejszego utrzymywania kontaktów ze społeczeństwem libańskim przyjęli nowe imiona przydomki. Polskie imiona i nazwiska, a szczególnie ich wymowa, była bardzo trudna dla ludzi tego regionu. Pomimo, że służyli w armii tureckiej, która okupowała Liban, społeczeństwo libańskie szanowało ich za sprawiedliwość i praworządność. Polacy, którzy byli w Libanie na przestrzeni wieków, pozostawili po sobie pozytywne, trwałe ślady we wszystkich dziedzinach, w wojskowości, literaturze i poezji, jak Słowacki czy uchodźcy polscy, którzy żyli wśród społeczeństwa libańskiego i chcieli pozostać w Libanie. W Libanie istnieje małe muzeum w klasztorze maronickim. Klasztor założony został przez księży ormiańskich, a następnie wykupiony przez zakon maronicki, który ma tam dzisiaj swoją główną siedzibę. W tym klasztorze pod wezwaniem Świętego Antoniego księża maronicy udostępnili jedną z cel klasztornych, w której powstało małe muzeum Juliusza Słowackiego, upamiętniające pobyt poety w 1837 roku. W uroczystościach, które często odbywały się w klasztorze, w którym mieszkał niegdyś Juliusz Słowacki, oprócz społeczności polsko-libańskiej brali udział żołnierze polscy służący w siłach pokojowych UNIFIL-u, którzy pełnili swoją służbę na południu Libanu. Uroczystości te były wypełnione muzyką i poezją. Wszystko to świadczy o przyjaznych relacjach pomiędzy Polską a Libanem. اقتسام بولونيا بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية ومآسي بولونيا إنما الذي تقومون به اليوم
هو هام جدا، لأن الشباب اللبناني لا يعرف تلك الحقائق عن العلاقات العميقة. Libańczycy znają historię Polski z książek, okres II wojny światowej, kiedy to naród polski doświadczał wielu cierpień ze strony Niemiec i Rosji, ale bardzo cenne dla nas jest to, o czym mówi dziś ten program, o obecności Polaków w Libanie. Dlatego pragnę wam za tę pracę bardzo podziękować. Ta historia oparta na głębokich więzach między Libanem a Polską jest mało znana wśród większości ludzi w obu krajach. Libańczycy, szczególnie ludzie młodzi, nie znają tych ciepłych, głębokich relacji, jakie łączyły Polaków i Libańczyków. Myślę, że podobnie jest w Polsce. Johanna Bulus II w Lubnan huwa qaddis likull al-lubnaniyin. Jan Paweł II jest świętym wszystkich Libańczyków. W czasie uroczystej mszy świętej na Wielkim Placu przy Bejruckim Porcie, podczas której papież przedstawił adhortację Nowa Nadzieja dla Libanu, wśród zgromadzonych osób było tysiące muzułmanów. Wartości głoszone przez Jana Pawła II przemawiały do wszystkich Libańczyków, nie tylko chrześcijan, ale przedstawicieli wszystkich wyznań. Była to historyczna wizyta, w czasie której papież Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa: Liban to więcej niż kraj, to przesłanie. O wielu faktach historycznych dowiedzieliśmy się już po wyjeździe uchodźców polskich z Libanu. Na przykład o tym, że generał Władysław Sikorski, który walczył w okresie II wojny światowej z niemieckim okupantem i zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem, złożył tajną wizytę w Bejrucie i stąd przez radio wygłosił swoje ostatnie przemówienie do Polaków. O tym dowiedzieliśmy się znacznie później. هيدا شيء اكتشفناه بعد وقت وأكيد البولنديين هنا الرسميين يعلمون أن هنالك مدافن بولندية في بيروت. Na pewno władze polskie wiedzą, że w Libanie są groby ich rodaków w Bejrucie, Gazirze i innych miejscach. Tu żyli, czuli się bezpiecznie i spoczęli na libańskiej ziemi. Generał Sikorski czuł się także bezpieczny w Bejrucie i stąd wygłosił swoje ostatnie przemówienie radiowe. Musimy pamiętać i mówić o tych wszystkich wydarzeniach, ponieważ fakty te świadczą dobitnie o przyjaznych relacjach polsko-libańskich, które są mało znane także wśród Polaków. Dlatego jeszcze raz dziękuję twórcom tego programu, a także Fundacji Fenicja za pomoc materialną i wsparcie duchowe udzielane w tym trudnym czasie mieszkańcom Libanu. Zawsze kiedy jestem w Annai u grobu świętego Szarbela, widzę pielgrzymów z Polski. To bardzo nas raduje. من المؤكد أن هنالك أكثر من طريقة للمساعدة. الطريقة الفضلة. Uważam, że najlepszym sposobem pomocy dla Libanu w obecnej sytuacji jest współpraca z Unią Europejską oraz NATO. Polska, która ma silną pozycję w tych organizacjach, może poruszyć sprawę Libanu w rozmowach z państwami europejskimi oraz Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy wiemy, że problemy Libanu nie są tylko sprawą wewnętrzną, ale dotyczą konfliktów w regionie bliskowschodnim, które znajdują odbicie w naszym kraju. Polska jako kraj odgrywający ważną rolę w Unii Europejskiej może pomóc w tym, aby sprawa Libanu była poruszona na forum Unii Europejskiej, państw NATO, w tym Stanów Zjednoczonych. Obecnie odnosimy wrażenie, że Amerykanie nie interesują się sprawami Libanu. Kiedy Stany Zjednoczone wykażą więcej zaangażowania w sprawy libańskie, wierzymy, że sytuacja ulegnie poprawie. Polska może odegrać w tej kwestii kluczową rolę. بالشأن اللبناني حاليا إذا أحس الفرقاء بلبنان أن الأمريكيين مهتمين بالشأن اللبناني تتغير كل المعادلة كما الأوروبيين ولبولندا أظن وزن ورأي هام في هذا الموضوع لبنان تعرض لمجازر كبيرة في تاريخه فعندما كنا في المدرسة Liban przeżył w historii wiele zbrodni i mordów. W podręcznikach szkolnych czytaliśmy o zbrodni katyńskiej. Był okres, że Europa zapomniała o tysiącach polskich oficerów i polskiej inteligencji zabitych w Katyniu.
My, Libańczycy, tego nie zapomnimy, ponieważ na kartach naszej historii mieliśmy wiele zbrodni podobnych do tej w Katyniu. Losy Polski i Libanu są bardzo podobne. To lekcja historii dla nas wszystkich, do której trzeba powracać i o której trzeba zawsze pamiętać. Lubnan i Polanda to tarikh ktir mutaqabel, ktir mutaqabel. Wa yajib an nata'allam min umsulat al-madi 'abra at-tarikh wa qira'at at-tarikh wa ida'a 'ala hadha at-tarikh al-alim. Okres pobytu uchodźców polskich w Libanie i pomoc okazywana im przez Libańczyków dawno minął. Teraz jest czas, aby w tym okrutnym kryzysie pomóc Libanowi. Polska jako kraj Unii Europejskiej może wspomóc Liban w czasie, kiedy inne państwa o nas zapomniały. Ana zakarę ciukanu i fakru i ulu bolonije lamakanu bis Syberia u abel mausluchona Lubnan. Mocno utkwiły mi w pamięci słowa Polaków, którzy byli na Syberii, zanim dotarli do Libanu. Mówili, miałem okazję poznać niektórych z nich, większość już nie żyje, że najbardziej obawiali się tego, iż umrą na Syberii w zapomnieniu i nikt w świecie nie będzie o tym wiedział. Myślę, że Libańczycy mają dzisiaj podobne odczucia. Nikt o nas nie pamięta, nikt nie interesuje się naszymi problemami, jak powiedział pan ambasador. Możemy umrzeć, a świat nie będzie się tym przejmował. Mahada Mana. Barke nechna mut u alam ma behemmu nechna hon. U haj tarich madi, u haj tarich aliom imken. Ta historia wczorajsza i dzisiejsza może dać dzisiaj Libańczykom nadzieję, że są państwa, które pragną pomagać i być razem z narodem libańskim. Tak jak już wspomniałem, Polska jest wśród tych państw, które widzą potrzeby Libanu. Jesteśmy dumni, że mamy dobre relacje z bogatym w tradycję narodem polskim. Mamy wiele podobieństw. Pan ambasador wspomniał o małżeństwach polsko-libańskich i o Polkach, które są żonami Libańczyków i żyją szczęśliwie w libańskim społeczeństwie. Są też Libanki, których mężowie są Polakami i doskonale wtapiają się w atmosferę libańskiej Polonii. Ty, Maju, jesteś wśród tej społeczności. Pan ambasador wspomniał o trudnej wymowie polskich imion. Wiem, że twój mąż ma na imię Kazimir, ale w języku polskim brzmi ono trochę inaczej. Pan ambasador mówił, że Polacy często zmieniali swoje imiona tak, aby były łatwe do wymówienia i zapamiętania dla Libańczyków. Mój mąż ma polskie imiona, Kazimierz Jan. Pierwsze jest bardzo trudne w wymowie i nawet ja go nie używam. Tu w Libanie wszyscy używamy imienia Kazimir. Nawet nasza rodzina w Polsce używa częściej imienia Jan. Tak, to prawda, że mamy problemy z wymową polskich imion. Mogą też z tego płynąć korzyści. W czasie wojny domowej, kiedy było tu wojsko syryjskie, na posterunku wojskowym zapytano mnie o imię i nazwisko. Odpowiedziałem szybko, Kazimierz Jan Gajowy. Żołnierz powiedział, abym powtórzył imię. Zrezygnował z rozmowy i kazał mi jechać. A więc w tym wypadku polskie imię pomogło ci, dzięki Bogu. Wiadomo, że imię jest odbiciem naszej narodowości, a polskie imiona zapisały się trwale w historii obecności Polaków w Libanie. Dobiega końca dzisiejszy program. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach mówić będziemy o nowych sprawach i poznamy kolejnych znanych Polaków, którzy pozostawili po sobie cenne ślady na ziemi libańskiej, pokochali Liban i uważali go za swoją drugą ojczyznę. Na zakończenie proszę Was o kilka słów do widzów, którzy nas dzisiaj oglądają. W następnych odcinkach przedstawimy sylwetki kilku wybitnych osób. Musieliśmy dokonać wyboru, bo tych postaci, które zaznaczyły swoje ślady na ziemi libańskiej, od dawna po czasy współczesne jest bardzo dużo. Wśród nich Jan Paweł II i wielu innych. Wybraliśmy sylwetki pięciu osób, dzięki którym historia Polaków w Libanie rzuca światło na cały ten okres i relacje polsko-libańskie. Pragnę przypomnieć widzom, że za tydzień, w czwartek o godzinie 19, bohaterem kolejnego odcinka będzie polski inżynier Karol Szejer. Myślę, że Libańczycy nie mają do końca świadomości, ile budynków w Libanie zostało przez niego zaprojektowanych. Polski architekt, który pozostawił ślady w postaci pięknych, okazałych budynków w Libanie. To temat następnego odcinka.
Wystarczy wspomnieć jeden z nich, w którym mieści się wydawnictwo Dar As-Sayad. To piękny budynek, a jest ich około 140 w całym Libanie. Obok Karola Szejera są jeszcze inne osoby, ale to już jest niespodzianką. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku programu Polacy w Libanie.